Halleluja. Bóg jest cudowny, Jego Słowo jest cudowne. Bóg jest Bogiem Słowa. Duch Święty zawsze jest razem ze Słowem. Amen. Kiedy przychodzi Duch Święty, ja wiem, że będzie Słowo. Kiedy dostaję Słowo, ja wiem, że w pobliżu jest Duch Święty. Halleluja. Amen. On jest w nas, On jest wśród nas, On jest w Tobie. Amen. Jesteś dzieckiem Bożym, uświęconym, odkupionym, sprawiedliwym, usprawiedliwionym krwią Jezusa Chrystusa i Duch Święty mieszka w Tobie, w świątyni Ducha Świętego. Amen? Tak udajecie trochę, że się zamyśliliście. Ale ja wiem, że to trzeba wyznawać głośno, dlatego że to jest tak, jak w tej pieśni śpiewaliśmy, że to On nazwał mnie przyjacielem. To jest piękne, wiecie? My czasami ktoś by powiedział, że zbyt wysokie, zbyt wielkie słowa, ale to On nazwał. Pan Jezus powiedział, nie nazywam was sługami, ale to ja was nazywam przyjaciółmi. I to nic z naszego wyrwania gdzieś tam, powiedzmy, albo jakiegoś wymądrzania się, czy postawiania na swoim, czy jakoś, wiecie, przytupywania nogami, że mi się należy, tylko to On nas przyjął. Amen? To On nas odkupił. On nas uświęcił. On mi dał nowe życie. Halleluja. On mi dał swoje życie. On mnie umieścił w okręgach niebieskich. Kiedy mówię o tym, mogę to mówić śmiało, dlatego że to On zrobił, to nie ja. Nie ja się tam wepchałem, bo nie byłbym w stanie nawet, ale wszystko zrobił Chrystus. Amen? Dlatego to jest naszą chlubą i powinniśmy jak najwięcej o tym mówić, dlatego że diabeł się strasznie denerwuje na to. Ja lubię, kiedy się denerwuje diabeł, bo wtedy możemy uwielbiać, wtedy, kiedy uwielbiamy Boga, wtedy On się złości, On robi wszystko, żebyśmy nie uwielbiali Boga, ale my jesteśmy pełni radości, pełni obfitości. Duch Święty w nas mieszka i uwielbiamy Go cały czas. Amen? Halleluja. I chcielibyśmy podnieść nasze Biblię. To jest moja Biblia. Amen? Amen? Wszyscy razem. To jest moja Biblia. Jestem tym, kim ona mówi, że jestem. Mam to, co ona mówi, że mam. Mogę wszystko, co ona mówi, że mogę. Amen? Jeszcze raz? Bo chyba zapomnieliście trochę to wyznanie. Amen? Jeszcze raz, wysoko. To jest moja Biblia. Jestem tym, kim ona mówi, że jestem. Mam to, co ona mówi, że mam. Mogę wszystko, co ona mówi, że mogę. Halleluja. Niech Panu będzie za to chwała. Wiecie, to jest też Jego zasługa. To nie jest moja zasługa. To nie ja potrafię coś zrobić, ale mogę wszystko, co On mi złożył w swoim testamencie. Amen? Halleluja. I niech będzie uwielbiony nasz Pan. Ja mam tylko jedno słowo dzisiaj, które chciałbym się podzielić, przeczytać. Wiecie, ono żyje bardzo długo w moim sercu. I ono żyje właściwie cały czas, przez ostatni czas, kiedy jest głoszone, są poselstwa, kiedy przesłania są głoszone, kiedy słyszymy kolejne kazania, kiedy świadectwa mówimy. Cały czas słyszę to jedno słowo i chciałbym się z nim podzielić. Ewangelia Marka. Otwórzmy Ewangelię Marka, to jest rozdział 3. Od 13 wersetu do 15, 13, 14, 15 werset. Następnie Jezus wszedł na górę, po czym przywołał do siebie tych, których On sam chciał. A oni przyszli do Niego i powołał 12, których też nazwał apostołami. Wybrał ich po to, by Mu towarzyszyli, by móc ich posyłać do głoszenia dobrej nowiny oraz by ich obdarzyć władzą wypędzania demonów. I jeszcze raz przeczytam to słowo, które tak bardzo chciałbym podkreślić. Wybrał tych, których On sam chciał. Oni przyszli do Niego i powołał 12, których też nazwał apostołami. Wybrał ich po to, by Mu towarzyszyli, by móc ich posyłać do głoszenia dobrej nowiny oraz by ich obdarzyć władzą wypędzania demonów. Gdzie w tym słowie niesamowita prawda jest. Amen. W tym słowie jest niesamowita prawda. Po co Jezus Chrystus powołał apostołów? Dlaczego ich powołał? Jaki był ich cel? Dlaczego powołał Ciebie? Dlaczego On chciał Ciebie powołać? Amen? Wiecie, że On chciał Ciebie powołać? Amen? Wierzysz to? Jesteś tego pewien? Wiara jest pewnością. Amen? Jestem przekonany, jestem pewien, że On przed założeniem świata, zanim wszystko powstało, On już zaplanował i wybrał. Tak mówi Boże Słowo, a my przed chwilą ogłaszaliśmy, że wierzę we wszystko, co Ono mówi. Amen? Więc On powołał nas przed założeniem świata, abyśmy byli Jego. I to jest Jego plan, to jest Jego cel i On go osiągnął w krzyżu na Golgocie, w Jezusie Chrystusie. Halleluja. Bóg wykonał swój plan. I On chce, żebym ja był z Nim.
To jest pierwsza moja myśl. On chce, żebyś ty był z Nim. Jeżeli zapisujecie, możecie sobie zapisać. Ja wiecie, nigdy nie punktuję, ale mi się wydaje, że takie punkty się rysują. Pierwszy punkt i to będzie najważniejszy i wszystko wokół tego punktu się będzie kręcić. Mogą być następne, ale to będzie jeden z najważniejszych, pierwszy i najważniejszy punkt. On chciał po to, aby co? Aby z Nim byli. Okej? Bóg chce, żebyś był, żebyś była z Nim. Wiecie, i to jest najważniejszy cel w naszym życiu. On chce ciebie mieć. On chce z tobą mieć społeczność. On chce z tobą relacji. Amen? I ze swojej strony zrobił wszystko, żeby tak było. Ze swojej strony zrobił wszystko i wszystko przygotował. Tak jak jest przypowieść o synu marnotrawnym i tym drugim synu, to Bóg, Ojciec przygotował wszystko. Najlepsze, tuczne, najwspanialsze. Przynieście. Najlepsze. Amen? Z Jego strony On zrobił, jako Bóg Ojciec, zrobił wszystko i On chce z tobą być. To jest pierwszy i najważniejszy punkt, który chciałbym się podzielić, który chciałbym się z wami podzielić, że jeżeli bym miał powiedzieć dzisiaj jedno zdanie do tego zgromadzenia, to właśnie jest to zdanie: On chce, żebyś był z Nim, żebyś była z Nim. Właściwie to się mogę napić i kończyć. To jest wszystko. Amen? Fajne kazanie dzisiaj było. Halleluja. On chce, żebyś był, żebyś była z Nim. Halleluja. Są tutaj takie jeszcze podpunkty, które wynikają z pierwszego punktu. Aby szli i usługiwali i aby byli obdarowani władzą do posługiwania. Amen? Ale wiecie, to wszystko wynika z tego, aby być z Nim. Wszystko wypływa z tej relacji, z tej społeczności, z tego, żeby być z Nim. Jest może wiele pośród nas tutaj osób, albo może słucha ktoś tego poselstwa i myśli sobie, że trzeba tak wiele robić, trzeba to robić. Słuchajcie, trzeba ewangelizację zrobić, trzeba głosić, trzeba wyjść na miasto, trzeba to i trzeba tamto. Ja chcę wam dzisiaj powiedzieć, dać wam urlop. Zostawcie to wszystko i bądźcie z Nim. Amen. Niech wszystko, co chcecie zrobić, niech będzie wypływać razem z postanowienia z Nim. Amen? Niech ewangelizacja to będzie wspólne wasze dzieło. Niech to będzie On w ewangelizacji, a ty przy Nim. Amen? Niech to będzie dzieło Jego, ale przez ciebie. Chciałbym zachęcić do tego, żebyśmy zobaczyli tę bardzo ważną rzecz. Kiedy Bóg mówi o tym, jak bardzo ceni sobie społeczność z człowiekiem, jak bardzo od samego początku stworzenia chciał być z tobą, siąść przy stole i porozmawiać. Kiedy jest tyle rzeczy do zrobienia, kiedy jest tyle roboty, kiedy jest tyle ważnych rzeczy, to On ma najważniejszy, najlepszy moment, żeby zrobić kawę, żeby siąść przy stole i popatrzeć ci prosto w oczy i z tobą pobyć. Amen? Taki jest Bóg Ojciec. Widzicie to? Kiedy przychodzi syn, kiedy, wiecie, ma zaległości, kiedy powinien trochę się postarać i nadrobić, kiedy przychodzi, zmarnował wiele rzeczy i właściwie to stracił wszystko, co miał i jeszcze ojca własność, to co Bóg robi w pierwszej kolejności? On mówi: usiądźmy, zróbmy ucztę, bądźmy razem. Bądźmy razem. Amen? Halleluja. I Bóg bardzo dzisiaj chce powiedzieć do każdego z nas i do mnie też. Chce powiedzieć, że na nowo chce, abyśmy odświeżyli relację, społeczność, więź z Nim. Jeżeli jest coś fajnego do zrobienia, to zróbmy to, niech to będzie wypływać tam, jeżeli tak mogę nazwać, z tej komory, z tej komnaty, kiedy jesteśmy razem z Nim, kiedy mamy z Nim społeczność, kiedy mamy radość, kiedy On nas przenika, żebyśmy wyszli razem z Nim. Nie robili niczego sami, bo potrzeba i tak dalej. Amen? Ale żeby to była pierwsza i najważniejsza rzecz, zawsze, kiedy mi towarzyszy. Chcę, Panie, być z Tobą. Chcę być z Tobą. Kiedy, wiecie, mam tyle rzeczy do załatwienia, kiedy to wszystko... Bóg nie jest taką osobą, Bóg nie jest Bogiem, który na pierwszym miejscu ma robotę. Wiecie, skąd to wiemy? Dlatego, że w każdym miejscu, kiedykolwiek spotyka się z człowiekiem, to On chce z nim być. Zauważacie to? Popatrzcie się, kiedy Pan Jezus przyszedł do Marii i Marty, tak? Co tam się stało? Było potrzeba, bo wiecie, 12 ludzi, może nawet z 20 ich tam było, jeszcze rodzina i tak dalej. I trzeba było przygotować jakiś obiad, żeby nie siedzieć o suchej gębie. I to trzeba było przygotować. A Pan Jezus mówi, co jest najważniejsze? Najważniejsze to, żeby usiąść i być. Amen? To co dzisiaj obiadu nie będzie? To będzie kolacja, ale bądźmy razem z Nim. Amen?
Halleluja. Bądźmy razem z Nim. To jest najważniejsza. To jest cząstka, która nie jest nigdy odjęta. Popatrzcie się. To jest rzecz, która nigdy Ci nie będzie zabrana. Wiele rzeczy, które będziesz robił, ewangelizacja może się skończyć, posługi się mogą skończyć, robota się może skończyć, rynek się może zmienić. Wiele rzeczy się może bardzo dużo pozmieniać i po latach będziesz mógł patrzeć, było, minęło i tak właściwie dzisiaj to nie ma wartości. Takie, jak miało wtedy. Ale relacja, obecność z Wszechmogącym, z Bogiem zawsze ma świeżą wartość. Amen? Zawsze w Twoim życiu będzie przynosić nowe i nowe. A On wciąż i wciąż będzie pokazywał Ci głębiej i więcej, bo On taki jest. Bo On taki jest. Kiedy Słowo Boże czytamy, możemy przychodzić głębiej. Wiecie, ja myślę, że więcej to my już nie potrafimy wykrzesać, ale głębiej potrafimy wchodzić cały czas. Kiedy czytamy Słowo Boże albo kiedy Go słyszymy, wiecie, tyle kazań. Wyobraźcie sobie, ile lat chodzicie do kościoła, do zboru. Ja trochę już się nachodziłem. Widzę, że są tu tacy, którzy by mnie mogli pobić w tym. Ale słuchajcie, słyszałem Słowo Boże tyle razy, że niektóre wersety tylko ze słuchania w kościele mogę znać na pamięć. Ale za każdym razem, kiedy słyszę je, za każdym razem Duch Święty robi coś innego. Zawsze wchodzi w głębie. Kiedy tylko Mu na to pozwolę, kiedy tylko Go poproszę, aby Duch Święty, kiedy Ty dzisiaj będziesz mówił, chcę, żebyś mnie wprowadził w miejsce, które chcesz mnie wprowadzić. Żeby może moje życie znowu nabrało wartości innej. Albo może jestem zasmucony i potrzebuję w jakieś inne miejsce się dostać. Duchu Święty, Ty wiesz, w jakie miejsce, bo ja nawet nie mam pomysłu, więc tak się modlę. A wtedy słyszę słowo, które słyszałem dziesiątki albo może setki razy i Duch Święty przez to słowo robi niesamowitą rzecz. On otwiera miejsca w moim życiu, które jeszcze nigdy nie były otwierane. I wtedy mówię, wow, skąd On to ma? Taki jest Bóg. Kiedy masz czas, społeczność z Nim być, jest ciągle świeże i ciągle nowe. Każdego dnia przychodzę i słuchajcie, nigdy się nie nudzę. Każdego dnia przychodzę, otwieram oczy i dziękuję Bogu i mogę przychodzić przed Jego święty majestat. Czasami przychodzę, siadam i nic nie robię. I mówię, Ojcze, jestem dla Ciebie. Czasami mi się uda zdrzemnąć. Udało się Wam kiedyś? Ja wiem, jesteście wyspani zawsze, to się nie trafia, ale ja to tak nie dosypiam do długo. Więc czasami nawet siedzę w Jego obecności, ale mówię, Panie, chcę być przed Tobą. Niech to będzie ten czas. Chcę być razem z Tobą. Chcę być razem z Tobą. Inny czas, kiedy intensywnie uwielbiam Go, wywyższam Go, przypominam sobie wersety Słowa Bożego, które mówią o tym, jaki On jest i w taki sposób Go przedstawiam. A Duch Święty we mnie i cała świątynia uwielbia razem ze mną. Amen? Halleluja. I to jest też zupełnie inny czas. Ale tu nie chodzi o to. On chce, aby każdy odkrył, jak być z Nim, a On chce być z Tobą. Jeśli by ktoś miał pytanie, czy On na pewno chce ze mną pobyć, to chcę Ci dać odpowiedź. On bardzo, bardzo, bardzo tego chce. Chce być z Tobą. Dlatego, że On tutaj napisał w tym słowie, aby być z nimi. Powołał ich, tych, których chciał, czyli nie z przypadku. Wiecie, nasuwa się mi taka myśl. Powołał 12, których też nazwał apostołami, wybrał ich po to, by mu towarzyszyli, by móc ich posyłać do głoszenia dobrej nowiny. Słuchajcie, żeby mu towarzyszyli. I tam jest napisane, on wybrał tych, których chciał. Nie myśleliście kiedyś czasami nad tym, to tak już poza wiecie, dodatkową opłatą. To nie myśleliście czasami o tym, że wśród tych 12 był Judasz? A jest napisane, i to jest prawda, że on wybrał tych, których chciał. Amen. Czy zwróciliście uwagę na to, że Judasz, który był, czy Pan Jezus nie wiedział o tym, że on ma takie ciągotki i słabości do wiecie, do jakichś tam lewych interesów? Dlaczego mu kasę powierzył? Słuchajcie, to mi daje obraz, jedynie co mogę powiedzieć, jak wielka miłość Jezusa Chrystusa jest do każdego. On wybrał tych, których chciał i on się nie pomylił. On się nie pomylił. Do samego końca miał szansę wrócić i pokutować. Amen? Zgadzacie się ze mną? Do samego końca miał szansę. Był na takiej samej drodze jak każdy jeden z 12. Zgadzacie się ze mną? Taki jest Jezus Chrystus. On wybrał ich, bo ich chciał. I z Judaszem też chciał być razem. Nawet w ostatniej wieczerzy dał mu szansę i powiedział, wiecie, kiedy łamali razem ten chleb, dał mu szansę, żeby mógł się upamiętać i jeszcze tego nie musiał zrobić. Wielka miłość Jezusa Chrystusa. Tylko On to mógł zrobić. I daje mi to obraz,
że On nie pomylił się i nigdy nie popełnił pomyłki. Dlatego, kiedy patrzysz na swoje życie, powiedz sobie to odważnie. On się nie pomylił. Kiedy stoisz przed lustrem, niezależnie jak sobie tam wyobrażasz, jak patrzysz, to chcę, żebyś wiedział, że możesz powiedzieć: Boże, dziękuję Ci, że się nie pomyliłeś. Dziękuję Ci, że wybrałeś tego, którego chciałeś. Że wybrałeś tą, którą chciałeś. Halleluja. Amen. To jest bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, jak bardzo Bóg nas wysoko ceni. To jest to, że On nas ukochał. On nas uwielbił. Amen. My nie uwielbiamy samych siebie. My uwielbiamy Boga, ale Bóg nas uwielbił. Jest napisane nawet w Słowie Bożym, że taką chwałą nas uwielbił jak Jezusa. Amen. Ewangeliana. I Bóg nas, On nas chce, On nas powołał i On Ciebie chce. On chce z Tobą być, On chce z Tobą przebywać. I to jest pierwsze, najważniejsze i to, co chcę Wam powiedzieć, że On dzisiaj na nowo chce zaszczepić w Tobie, w Twoim sercu, w Twoim życiu to pragnienie, jeżeli tak może nie było, aby wrócić do tego miejsca, gdzie jesteś razem z Nim, gdzie możesz z Nim przebywać. To może być na urlopie, to może być w czasie pracy, to może być, kiedy jest największy nawał. Kiedy jest tak dużo wszystkiego, że już Twoje myśli nie wyrabiają. Kiedy siadasz i tylko bierzesz jeden oddech. Albo kiedy jedziesz na rowerze i patrzysz się, że jeszcze 200 przed Tobą. Okej? Okay? Możesz być pewny i bądź tego pewien, że On chce z Tobą być. Zawsze. Zawsze. Halleluja. On ich wybrał po to, aby Mu towarzyszyli. Wyobrażacie sobie, że Bóg nie chce być w żadnym miejscu, gdzie by Ciebie nie było? Myśleliście o tym kiedyś? Że Bóg chce przemieszczać się, On chce odwiedzić jakieś miejsce, ale On się samotny czuje bez Ciebie. On chce, żebyś był razem z Nim. Chcę Wam powiedzieć, żebyście tak pomyśleli, że On chce być razem z Tobą. On chce, żebyś wszędzie miał świadomość i zapraszał i był razem z Nim. Żebyś wiedział, że On jest zawsze z Tobie i zawsze z Tobą. Amen? Że to się nie zmieni. Nawet kiedy upadniesz. Co? Nawet wtedy? Nawet wtedy to się nie zmieni. On zawsze Ciebie kocha i zawsze chce być z Tobą. On nie toleruje grzechu. On dał Jezusa Chrystusa, abyś był wolny od grzechu. Jesteś święty, czysty i takim możesz być i masz być. Amen? Takim mam być. Takim jestem. Amen? Ale On nawet w momentach słabości naszej, kiedy upadamy, On nawet Ciebie kocha dalej. I nic się nie zmieniło. Nic się nie zmieni. Bóg Ojciec się nie zmieni. Bo jest kochającym Ojcem. Amen? Halleluja. Widzimy to też przy powieściach. I wiecie, zachwyca mnie to, kiedy On mówi, że po to, żeby wybrał ich, po to, żeby Mu towarzyszyli, by móc ich posyłać do głoszenia dobrej nowiny, to, co lubimy słyszeć najbardziej. Trzeba głosić Ewangelię, trzeba wychodzić, trzeba tam tak dalej. Amen. To jest prawda. I żeby mieli władzę i autorytet nad wszelkimi mocami ciemności. Amen. Popatrzcie się, takie trzy rzeczy. Ale chciałbym podkreślić ważność tego, że można robić te dwie rzeczy, nie mając tej pierwszej i to jest niewłaściwe bardzo. Zgadza się? Nie wiem, ile można zrobić, jeżeli jesteś w tym pierwszym punkcie, razem z Nim, czy można nie robić tych reszty rzeczy. Muszę się nad tym jeszcze zastanowić. Może razem się zastanowimy. Ale słuchajcie, kiedy Duch Święty Ciebie dotknie, ja pamiętam spotkania i widzę ich przed oczyma jeszcze, kiedy osoby, które nigdy nie były odważne, śmiałe do świadectwa, kiedy uwielbialiśmy Boga, kiedy przyszedł Duch Święty w działaniu i zaczął poruszać, to były tak odważne, żeby się wydawało, że nie wiadomo, skąd się im to wzięło. I to jest to. Kiedy jesteś z Nim, Duch Święty w Tobie budzi zdolność, odwagę, śmiałość, radość. Amen? Bo On jest takim. Takim jest Bóg. Z kim jesteś, takim potem jesteś. Zgadza się? Taki nawet przypowieść taka jest. Z kim przystajesz, takim się stajesz. Jeżeli jesteś w obecności z Nim, to jesteś coraz bardziej podobny do Niego. I nie musisz się wcale starać. Chcę powiedzieć że nawet, że to nie warto się, tak jak Janek w niedzielę na kazaniu mówi, nie warto się starać, to nie od naszych starań zależy. Niech to wypływa raczej z tego, że przebywamy z Nim. Niech to raczej Jego obecność przesiąga nas. Amen? Że wtedy jesteśmy naturalnie tacy jak On. Gdyż taki, jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. Pamiętacie takie słowo? Amen? Podoba się Wam? Halleluja.
tylko trzeba go wyznawać. Amen? Bo my czasami mówimy, jeszcze taki nie jestem, ale będę. A przed chwilą wyznawaliśmy, jestem tym, kim ona mówi, że jestem. Amen? Boże Słowo mówi o tym, że jestem taki, to tak mam wyznawać. Bo On mnie takim uczynił. Bóg ciebie takim widzi. On ciebie widzi świętym, doskonałym, tak samo jak Jezusa Chrystusa. I to musisz wyznawać na głos. To musisz tym żyć. To musi w tobie radość budzić. Amen? Halleluja. Chcę was do tego zachęcić. I wtedy jesteśmy gotowi, wtedy jesteśmy przygotowani i Pan Jezus właśnie wybrał ich po to, żeby tacy byli, żeby mogli iść, żeby mogli działać, ale będąc z Nim, nie bez Niego, tylko będąc z Nim. I tak wiele może mamy innych różnych rzeczy. Wiecie, ja wam chcę taki powiedzieć przykład, który jak jechałem tutaj na spotkanie, to widziałem taki obraz tutaj po drodze gdzieś, kiedy kierowca jakiejś limuzyny zapraszał człowieka, jakiegoś ważnego chyba człowieka zapraszał do samochodu. I wyobraziłem sobie taki obraz, kiedy to, gdyby to Bóg na przykład zaprosił ciebie, Bóg Ojciec zaprosił ciebie jako swojego pracownika. Bo wyobraźcie sobie taką sytuację, że jest pracodawca i ty się chcesz przyjąć do pracy. Jest wielu pracowników, jest pracodawca, a potem wam to przeobrazuję inaczej. Jest pracodawca, jest szef firmy, bardzo wysoko postawiony. Ty się chcesz zatrudnić do pracy, przychodzisz pytać o tę pracę, jest wielu ludzi zatrudnionych, którzy już latami tam pracują, dłużej, krócej, różnie. A ty przychodzisz do pracy i pytasz się o tę pracę, składasz swoje dokumenty, żeby złożyć. I ten szef ci mówi, przyjmuję cię do pracy, usiądź tutaj w biurko koło mnie, koło szefa. Jak się będziesz czuł? Jako człowiek. Trochę nieswojo, prawda? Koło szefa? Pierwszy dzień w robocie? Koło dyrektora? Wiecie, spróbuję to trochę bardziej jeszcze podkolorować. Biuro szefa jest oszklone i wszyscy pracownicy widzą. Ten, który pracuje 20 lat, siedzi tuż 2 metry dalej i patrzy się, że ten, który przyszedł wczoraj do pracy, siedzi koło szefa. Ma robotę wyższą. Zgadza się? Jak się będziesz czuł? Jak się czujesz? Nogi ci chodzą trochę, ręce też, pocą się i sobie myślisz, szefie, może coś popracuję tak na pierwszy dzień, to jakieś przyuczenie, coś tam delikatnie, nie jestem godzien. Zgadza się? I popatrzmy się, na co my musimy patrzeć, zwracać uwagę. Na to, co nam się wydaje, na to, co ja czuję, czy na to, co mówi szef? Jeżeli on mówi, że mam pracować tutaj, być koło niego i mam być obok niego, to co? Podnieś swoją głowę do góry. Siądź wygodnie i czekaj, co on chce, żebyś robił. Bądź z nim. Amen. A wyobraźcie sobie teraz taką sytuację, że wychodzicie z biura, szef mówi, idziemy załatwić biznes na skalę światową. I wychodzicie z biura, wszyscy pracownicy, całych 200 ludzi patrzy się na was, jak idzie szef i idzie pracownik, który wczoraj się przyjął do pracy. Może nawet nie jest tak ubrany, jak powinien być ubrany. Może jest trochę przygarbiony, a powinien tak iść. Słuchajcie, może powinien otwierać drzwi szefowi, a on idzie i szef mu otwiera drzwi. No, jak można? Jak ty się czujesz jako ten pracownik? Idziesz koło szefa, a on ci otwiera drzwi. Czy nie wyskoczysz i nie powiesz, nie, przepraszam, to ja powinienem. Czy nie mamy takiego myślenia? I czasami tak przychodzimy, ale on chce być z nami. Popatrzmy się teraz dalej. Idzie do samochodu, podjeżdża limuzyna i szef otwiera drzwi, żebyś wsiadł. Wszyscy ludzie na ulicy się patrzą. Żołtodzio przyszedł do pracy pierwszy dzień i szef mu otwiera drzwi. Kim on jest? Wyobraźcie, ja chcę zwrócić uwagę na to, co się dzieje w twojej głowie jako tego pracownika, jako tego, który przyszedł pierwszy dzień do pracy. Bo wiecie, my mamy takie wyobrażenie, że to musi wyglądać, że musisz jakoś to pogodzić z tym z rzeczywistością, że musisz to pogodzić ze swoimi uczuciami, że musisz to jakoś, wiecie, wytłumaczyć, jakoś to muszę przedstawić. Ale nie patrzę na to, czy to szef, przecież to jemu się powinien przypodobać, tak? Zgadza się? Jest takie słowo, które mówi, teraz już przechodzę do słowa, jest takie słowo, które mówi o tym, że jeżeli ktoś przychodzi do wojska,
to on wstrzymuje się od wszystkiego, żeby tylko się przypodobać temu, który go powołuje. Zgadza się? I to słowo mówi dokładnie o tym, co przed chwilą mówię wam o tej ilustracji. Jeżeli przychodzisz do wojska, ja byłem w wojsku, więc wam mogę troszeczkę opowiedzieć. Tam nie zwracasz uwagę na to, kto ci jak coś powie. Kto ci powie, czy ty wyglądasz tak, czy nie wyglądasz tak, czy umiesz mówić, czy umiesz cokolwiek innego. Nikt ci nie, dla ciebie nie ma nic, po prostu nie interesuje ciebie nic. Wiecie, co we wojsku jest najważniejsze? Że masz być gotowy i masz słuchać rozkazu i wykonywać go. Tylko to jest ważne. Masz swojego dowódcę i wiesz, kogo masz słuchać. Wiecie, kiedy miałem swojego dowódcę i on wydawał rozkazy, to ja wykonywałem te rozkazy. Jeżeli obok przechodziła kompania i inny dowódca, który był wyższy stopniem od mojego dowódcy, jakieś tam komendy wydawał, to ja nie przeskakiwałem i nie słuchałem tego, który był wyższy, tylko swojego dowódcy słuchałem. Wykonywałem rozkazy tego, który mnie powołał. Zgadza się? Rozumiecie to? Dlatego to jest tak bardzo ważne, żebyśmy zobaczyli też moment, w którym On nas powołał. Kim On chce, żebyśmy byli, kim On nas widzi, że jesteśmy i jeżeli On coś chce zrobić dla ciebie, żeby nie uchylać się, mój Boże, ja nie jestem godzien. Wszystko, ale ja nie będę przecież pierwszy wchodził, skoro ty jesteś ważniejszy. Kiedy Bóg daje ci nowe życie, kiedy On ci daje swoją tożsamość, kiedy daje ci świętość, kiedy daje ci swoją sprawiedliwość, to nie chciejmy nigdy mówić, że jesteśmy niegodni, bo wtedy pomniejszamy miłość Boga. Nie wiem, czy tak można, czy w ogóle można pomniejszyć, ale wiecie, to naprawdę uszczuplamy, jeżeli chodzi o na zewnątrz. Przeciwnik wtedy się cieszy, bo widzi, że ty nie postępujesz tak, jak Bóg chce, ale postępujesz według siebie. A co jest lepsze? Czy tak, jak Bóg mówi, czy jest ważniejsze? Czy to, co mi się wydaje? Czy to, co ja czuję? Amen? Abyśmy z Nim byli. Słuchajcie, to słowo bardzo, bardzo mocno w moim sercu gości. Aby być z Nim. Aby być z Nim. Wiecie, tak sobie myślę, tak jak Tomek mówił, że nie jest przygotowany. My zawsze sobie tak myślimy, że zawsze moglibyśmy więcej. I tak sobie myślę, że w moim życiu mogłoby być więcej tego czasu, tej relacji z obecnością Bożą. Ale mam kontakt, relację z Panem, z Ojcem i chciałbym tego więcej. Tak jak on mówi o kondycji, że powinien więcej ćwiczyć, tak ja powinien więcej z Nim być. Bo wiem, co by mogło być na zewnątrz. Ale słuchajcie, nawet to, co mi się wydaje, powinienem zostawić Jemu, aby to On zaaranżował w moim życiu. Amen? Aby nie robić czegoś, że wiecie, godzina 5:30, muszę biegiem, bo już mam ustalone, bo jestem tam, rozumiecie. Niech to wypływa z miłości, z tego, co On we mnie rozbudza. Amen? Na miarę, jaką On we mnie rozbudza. Wiecie, On zawsze daje nam chcenie i wykonanie. Nawet w takim prostych zadaniach, w takim prostych wykonaniach rzeczy, jak modlitwa, jak uwielbienie, jak chwała, jak dziękczynienie, my nie zdajemy sobie sprawy z tego, że my nie jesteśmy w stanie więcej dać, niż nam Bóg daje. Amen? Wyobraźcie sobie, teraz staję przy zgromadzeniu. Słowo Boże mówi, że przychodzę do zgromadzenia, aby uwielbiać świętego, aby wywyższać go. I szczególny czas jest, kiedy jesteśmy razem. Słowo Boże o tym mówi. Wtedy powinniśmy na całego uwielbiać naszego Pana. Wszyscy razem, chórem. Amen? Czy też pojedynczo, czy jakkolwiek, kiedy uwielbienie, kiedy chwała, kiedy cześć, kiedy pokłon, żebyśmy wszyscy razem byli w tym. Dlatego chcę was zachęcać i siebie samego, żeby nie być bezczynny, żeby nie być, nie zatrzymać się w tym i nie rozmyślić się, nie rozminąć się z tym, co Duch Święty robi. Amen? Kiedy jest pieśń, kiedy jest uwielbienie, to uwielbiam. Kiedy patrzę, że słowa mówią uwielbiam Ciebie, to robię wszystko, co uwielbia Boga. Jeżeli to jest gest uwielbienia, to podnoszę swoje ręce. Halleluja. Amen? Wiele razy, kiedy podnoszę ręce, Bóg przychodzi z uzdrowieniem. Duch Święty przychodzi. Amen? Ale to nie jest też konieczne, wiecie, żebym ja myślał o tym, że muszę podnosić ręce, bo przyjdzie uzdrowienie. Amen? Bo to znowu jest złe. Uwielbiam Boga, bo Go kocham. Bo chcę z Nim być. Bo jestem dla Niego. Czy mnie boli, czy mnie nie boli. Czy mnie uzdrowi, czy mnie nie uzdrowi. On jest godzien chwały. Amen? Jego słowo mówi, że On jest godzien, aby Go uwielbiało wszelkie stworzenie. Aby wszystko, co żyje, Go uwielbiało. Więc przychodzę Go uwielbiać. Amen? A wiecie, a tak to się dzieje, nie wiem, czy zauważyliście, że kiedy jesteśmy w Jego obecności, On przychodzi.
bo On to lubi robić. On, kiedy przychodzi, Jego obecność zwiastuje uzdrowienie. Jego obecność zwiastuje już. Nie musimy nawet czasami prosić o uzdrowienie. Wiecie, ja wielokrotnie nie proszę nawet, nie przychodzę, tylko uwielbiam Boga, przychodzę razem z Nim pobyć. A potem zauważam, że jest zmiana. Bo taki On jest. Kiedy On przychodzi, przynoszą zmiany. Amen? Halleluja. I wiecie, znowu tego nie odwracam na odwrót, że muszę przyjść na modlitwę i uwielbiać Pana, wiecie, i krzyczeć i coś tam robić, bo przyjdzie uzdrowienie. Nie. Przychodzę do Niego, bo Go kocham. Bo On chce być ze mną, ja chcę być z Nim. Amen? Halleluja. To jest nasz cel, żeby być z Nim. On chce, żebyśmy byli podobni do Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen? I nie przychodzę ze strachu, bo wiecie, bo Pan Jezus przychodzi i nie wiadomo, kiedy to będzie. Wszyscy pochwyceni będą, a ja nie. To nie tak. Będę pierwszy tam. Halleluja. Bo tak mówi Boże Słowo. Amen? Przychodzę z miłości. Z miłości. Wiele rzeczy w naszym życiu mogło się wydarzyć. Wiele rzeczy jeszcze się może wydarzyć. Ale słuchajcie, najważniejsze rzeczy się wydarzają wtedy, kiedy jesteśmy dotykani przez Jego miłość, przez Jego obecność. Wtedy największe przemiany w naszym życiu się dzieją. Podam wam przykład. Jakiś czas temu miałem diagnozę, że jestem chory. I wiecie, miałem dobry czas wtedy, dobrą społeczność, dobrą relację. Mieliśmy niesamowity czas z Bogiem. Tak jak przed, tak w trakcie, tak po. I to był niesamowity czas. To właściwie, nie wiem jak to określić. Może kiedyś znajdę słowa, to wam to opowiem. Ale chcę wam powiedzieć, że gdybym powiedział, że coś to wniosło do mojego życia, to przeżycie, ta choroba, ta diagnoza, to bym skłamał. Bo to, co wniosło do mojego życia, to Jego obecność. To czas, który mogłem spędzić z Nim. I wiecie, nie musiałem więcej się starać, nie musiałem więcej na kolanach spędzać. Po prostu byłem z Nim. Pozwoliłem, żeby On wziął moje karty, żeby On się nimi zajął, żeby On te diagnozy wziął w swoje ręce. Amen? Pozwoliłem Mu na to i mówię, Panie, jak było dobrze, tak jest dobrze, jak będzie, to jest w Twoich rękach. Ja wiem, że będzie dobrze, bo tak mówi Boże Słowo. Wszystko, co dobre i doskonałe jest od Ciebie. Halleluja. Amen? Halleluja. Przez chwilę sobie nawet pomyślałem, że kiedy może będę prędzej w niebie niż Wy wszyscy, to prędzej bliżej niż dalej. Halleluja. Mówię Bogu, niech będzie chwała. Ale wiecie, w myślach sobie to pomyślałem. Duch Święty mnie skarcił w tym momencie. Mówi, nie mów tego na głos. Wtedy zrozumiałem, że nasze słowa mają bardzo wielkie znaczenie. Zacząłem uwielbiać Boga, że jest cudowny. Że On robi wszystko, co chce zrobić. Amen? Dlatego chcę podkreślić jeszcze raz, że Boża obecność w naszym życiu czyni to, co jest przemianą i co jest trwałą przemianą. To właśnie te momenty, kiedy jesteśmy razem z Nim, te momenty, kiedy jesteśmy w obecności z Nim, kiedy jesteśmy przed Jego obliczem, kiedy jesteśmy razem, one największe zmiany w naszym życiu wytworzą. Nie te, kiedy jesteśmy na dobrych wykładach, chociaż też, nie te, które, wiecie, niesamowicie jakieś dobre, przygotowane coś tam, chociaż to jest nasze poznanie, które trzeba rozwijać, wzmacniać, ale te momenty, kiedy jesteś z Nim, najwięcej wniosą w Twoje życie. Amen? Halleluja. Dlatego On powołał ich 12, aby byli z Nim. Aby z Nim byli. I potem, aby ich mógł wysyłać i aby ich obdarzyć mocą. To jest Jego cel. Halleluja. Amen. Wiecie, zachwycam je i na koniec powiem jeszcze jedno zdanie. Kiedy patrzę się po Słowie Bożym, właściwie to chyba wczoraj, kiedy zastanawiałem się rano, kiedy patrzę na mężów Bożych, jest kilku takich, którzy wybili się ponad przeciętność. Jak to mogę rozumieć? Jak to mogę wam przedstawić? Kiedy nawet Boże Słowo mówi o tym, że Boga oglądać nie można, bo kiedy Go ktoś widzi, zginie. Zgadza się? Jest tak napisane? Ale jest kilku ludzi takich, którzy w Słowie Bożym, którzy mówili, Boże, ja Ciebie chcę oglądać. Ja tak tęsknię za Tobą, ja tak Ciebie pragnę. Ja tak chcę być bliżej Ciebie, ja Ciebie chcę oglądać. Popatrzcie się na Mojżesza. Mojżesz doświadczył Boga, on Go doświadczał, on z Nim miał relację, on przebywał z Nim, on na pustyni Go doświadczał, przebywał z Bogiem. I pomimo tego, że było wiadomo, że Boga nikt oglądać nie może, on mówi, Boże, chcę ujrzeć Twoją twarz. Wiecie, co chcę powiedzieć przez to? Że Bogu się to podoba. Bóg lubi motywację, pragnienie Twojego serca, kiedy Ty chcesz więcej. Kiedy nie zadowalasz się tym, co już jest. Kiedy nie poprzestajesz na tym, co już jest, ale chcesz więcej.
Mówisz, Boże, ja wiem, że jest więcej. Ja chcę więcej, amen. Ja chcę głębiej. Ja chcę Ciebie poznać bardziej. Wiem, że mój dziadek poznał Ciebie w niesamowity sposób. Wiem, że wielu mężów Bożych poznało Ciebie pośród wielu znaków i cudów. Ale Ojcze, ja chcę Ciebie więcej poznać. Ja chcę Ciebie w taki sposób, jaki Ty chcesz mi objawić. Amen? I wiecie, że Bóg nie ma ograniczeń. Ja sobie tak myślę, to było niemożliwe w tym czasie. Wyobraźcie sobie moment, kiedy wszyscy wiedzą, że Boga nie można oglądać. A Mojżesz mówi, Boże, chcę Ciebie oglądać, chcę Ciebie widzieć. I teraz Bogu daje wielkie wyzwanie. Bóg musi coś zrobić, ale jak to zrobić, żeby pokazać Mu siebie, a nie zginął? Popatrzcie się. To w Bożych rękach jest wszystko. Amen? Dlatego tak ważne jest nasze serce. Czy ono jest spragnione? Czy my chcemy słyszeć Go? Czy my chcemy z Nim być? Czy my chcemy przebywać w Jego obecności? Od najmłodszych lat. Wiecie, ja kiedy się nawróciłem, miałem 11 lat. Ja nie rozumiałem z teologii nic praktycznie. Ja usłyszałem słowo, że każdy zgrzeszył. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I idą na śmierć. Ale z łaski Bożej jest zbawienie. I na ten czas powiedziałem, Boże, nie rozumiem, nie znam Ciebie, nie rozumiem Ciebie, tylko słyszałem o Tobie, ale to słowo przekonuje moje serce i ja chcę Tobie uwierzyć. I wiecie, to jest naprawdę, to jest wiara, kiedy my Boże Słowo przyjmujemy, chcemy z Nim być. Amen? Halleluja. I niezależne jest od tego, ile masz lat. Czy jesteś młody, młoda, czy jesteś starszy, w sędziwym wieku, w każdym momencie Twojego życia możesz stanąć i powiedzieć, Ojcze, Boże, chcę być bliżej. Chcę, aby moja społeczność z Tobą, relacja, aby była coraz lepsza, coraz większa. Nie dokładając w to starań, powiedzmy, że muszę to, muszę tamto, ale chcę, aby to się rozwijało, aby to Twoje dzieło było. Halleluja. Aby Duchu Święty, abyś Ty zaingerował w moje życie. My tak wiele potrafimy naprawdę, wiecie, zorganizować i zrobić sobie, ale tak cenne jest to, kiedy przychodzi Bóg i On to robi po swojemu. Amen. Więc jeszcze raz chciałbym przeczytać to słowo. Następnie wszedł Jezus na górę, po czym przywołał do siebie tych, których On sam chciał. Przywołał Ciebie. A oni przyszli do Niego, tak podobnie jak Ty tutaj na tym miejscu. Przyszliście do Niego. Powołał 12, których też nazwał apostołami. Wybrał ich po to, by Mu towarzyszyli. By móc ich posyłać do głoszenia dobrej nowiny oraz by ich obdarzyć władzą wypędzania demonów. Halleluja. Takie słowo. Miałem też jeszcze więcej przygotowane, wiele więcej słów, ale myślę, że to wystarczy, żebyśmy jedną rzecz zapamiętali dzisiaj. On chce, abyś z Nim był. On chce, abyś z Nim była. Wiele pytań Ci się nasuwa teraz może. A co mam robić? A jak będzie wyglądać to, kiedy będziemy razem? A jeśli nic nie będzie, to co? A jeżeli nie będę Ciebie słyszał? A jeżeli nie rozpoznam Twojego głosu? To są wszystkie pytania, które teraz możesz rozłożyć. Kiedy położysz całą ufność w Nim i powiesz, Panie, nie chcę na swoim myśleniu, nie chcę na swoich siłach, ale chcę Ciebie prosić, abyś Ty mnie nauczył wszystkiego. Chcę po prostu z Tobą być, aby Mu towarzyszyli. Chcę Tobie towarzyszyć. Chcę być z Tobą. Amen? Halleluja. Powstańmy może. Chciejmy modlitwą zakończyć to słowo. Panie, dziękujemy Tobie za to, że Ty tak bardzo chcesz być z nami. Dziękuję Ci, że Ty zaplanowałeś, Panie, od początku świata. Zaplanowałeś społeczność, relacje z ludźmi. Zaplanowałeś społeczność z człowiekiem. Dziękuję Ci, że Ty chcesz być z nami. Halleluja. I że to mówisz w tym słowie, kiedy powoływałeś apostołów, kiedy powoływałeś nas. Panie, Ty przede wszystkim po to, abyśmy byli z Tobą. Dziękuję Ci, Panie, za wszystkich, którzy słuchają dzisiaj, za nas. Dziękuję Ci, Panie, za wszystkich, którzy słuchają online. Dziękuję Ci, Panie, za nas wszystkich. Panie, potrzebujemy dzisiaj, abyś to Ty przejął. Abyś Ty przyjął nasze sprawy, żebyśmy, Panie, przychodząc do Ciebie, zostawili wszystko Tobie. Ty się zaopiekujesz każdą dziedziną, Ty się zaopiekujesz wszystkim. Ty, Panie, kiedy będziesz mówił, nauczysz nas wszystkiego.
Nauczysz nas rozpoznawać głosu Twojego. Nauczysz nas, Panie, słuchać Ciebie. Nauczysz nas, Panie, uwielbiać, mówić wszystko. Ty potrafisz. Halleluja. Bo Ty dajesz chcenie i wykonanie. I o to Ciebie chcemy poprosić, Duchu Święty. Ja Ciebie poproszę o to, na tym miejscu, aby każda osoba, która jeszcze nie ma takiej relacji, społeczności, nie wie, jak to zrobić, aby po prostu zaczęła przychodzić do Ciebie, abyś Ty zachęcił, abyś Ty pociągnął. Halleluja. Dziękuję Ci za to. Dziękuję Ci za to. Dziękuję Ci w imieniu Jezusa Chrystusa, Duchu Święty. Chwała Tobie za to. Halleluja. Halleluja. Amen.